Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Farka, to jest gra Legend Online, której to właśnie doszła nowa aktualizacja 2.45, druga część, wprowadzająca możliwość ewolucji sylfów w legendarne, w boskie przemiany, czyli to będą już boskie sylfy, dająca spacer przez tworzach, niebiańskie wrota inaczej, oraz dodająca nowe skille zaawansowane. Zacznijmy może od zaawansowanych skilli. Są to skille, które są oznaczone koloru fioletowego. W przypadku Ewy jest to spłatający piorun, wiązka elektryczności, wiatrowy mur czy też bestia piorunów. Są to cztery skille w cenie 220, 180, 200 i 180, więc takie w miarę. Te kosztowały na przykład 150 czy 240 to. Każdy z sylfów dostał 4 nowe właśnie skille, łącznie z Hadesem i Apollo, których ja nie posiadam osobiście i które możemy wykupić zamieniając za obecne lub aktywujący, jeśli ktoś nie ma aktywowanego miejsca. Widać, że już oddałem 13 przed pierwszy poziom niebiańskich wrót. Gratulujemy. Z których właśnie można otrzymać rzecz do ewolucji sylfa. Do boskiej przemiany będziemy potrzebować rzeczy, które są w dobytku. To są łzy. Gwiezdne łzy, takiej będzie potrzeba 10 danego typu, pioruna, ognia, wody czy tak dalej. Je zdobywamy właśnie z niebiańskich wrót lub poprzez crafting z 50 fragmentów gwiezdnych łez. Tak jak mówię, takiej będzie potrzebować 10 plus, jeśli się nie mylę, to będzie gwiezdny pył w ilości sztuk 100. Pewien nie jest. Dodatkowo sylf będzie musiał mieć level co najmniej 60 lub wyższy i być co najmniej jednogwiazdkowym fioletowym sylfem. Tutaj możecie sobie wszystko przeczytać, więc trzeba mieć sylfa fioletowego i na 60 levelu. Słyszałem pogłoski, że to ma być na levelu 70, nie wiem skąd to się ludziom widziało, ale tak już jest. To tyle z listy podstawowych, teraz przejdźmy do wrót, niebiańskich wrót. Tutaj będziemy walczyć z bossami, którzy mają odpowiednie atrybuty, czyli pierwszym naszym głównym przeciwnikiem będzie sylf atrybutu wody, gdzie właśnie teraz odporności, które tutaj nam mamy, te ochrony, wiele dadzą, tak? Właśnie teraz te ochrony będą nam dużo dawać do tego, przeciwko jakim będziemy potworu walczyć, stworom, tutaj bossom. Ja mam na przykład minus 200 do obrażeń fizycznych, więc trzeci boss, który tutaj jest, a jest to boss właśnie wiatru, będzie mi zadawał o 20% większe obrażenia. Znowu ten wodny będzie mi zadawał mniejsze, bo ponieważ mam elektryczną Gaia, która mi daje już 100 odporności na mnie. Kolejnym bossem jest boss ognisty, do którego też mam chyba 50 odporności. Czwartym jest boss elektryczny. I tutaj powinien być ciemności, ale jest tu napisane, że to jest boss blasku. Nie wiem czemu. Myślę, że to powinien być boss ciemności, a ten powinien być tego blasku, ale Apollo jest ciemności. No nie wiem, może to jest jakiś błąd mówienia. Tutaj za każdy odcinek dostajemy trąbkę, a za przebycie całego dostajemy dwie, czy dodatkowo jeszcze dwie. No to się przekonamy w trakcie rozgrywki. Te trąbki wyskoczy nam taka plansza, dwa rzędy po 4, czy dwa rzędy po 5. Nie jestem teraz pewien, na 100% teraz nie będę mówił, ale z których właśnie będziemy zdobywać kule wzrostu, kule skupienia, ten pył, fragmenty łez i tak dalej. Za przejście całego tych 10 zdobędziemy również dodatkowe nagrody jak gwiezdny pył, szafiry i ducha walki. Z pokonania każdego bossa dostajemy gwiezdny pył, złoto doświadczenie. Dodatkowo, jeśli pokonamy go uzyskując ocenę S, dostajemy gwiezdną Z i gwiezdny pył.
Czyli oprócz 5 podstawowych dostaniemy 10 dodatkowych, czyli razem 15 gwiazdnego pióra, jedną z. Zależy jakiego bossa pokonamy, tego typu dostaniemy, czyli wody, tutaj ognia, elektryczności czy mroku. No widzicie, tu jest gwiazda za mroku, więc tutaj jak tu jest napisane blask, więc to jest błąd. W takim razie wychodzi na to. Dostajemy mroku, a tu blask. No cóż, jak będziemy walczyć, to się przekonamy o co chodzi. I jest taka rzecz, że jeśli przejdziemy danego bossa z oceną właśnie S, już nie będziemy mogli z nim walczyć. Jeśli przejdziemy całe to na S, to piętro, pierwszy poziom nam się zablokuje i będziemy tego zaczynać od drugiego poziomu, który oczywiście będzie trudniejszy. Więc zastanawianie się, czy przejść to z oceną S i otrzymać na przykład 15 gwiezdnego pyłu i od razu gwiazdę Z jest dobre, czy na przykład zostawić sobie jakiegoś słabszego i przechodzić go cały czas i dostawać po 5, czy na przykład jak tutaj jest po 8 i mieć z tego zysku, uzbierać szybciej. No ale jakby nie patrzeć, tego późniejsze poziomy, jak nam się odblokują, no to też przecież będziemy to zdobywać, więc czy ja wiem, może od razu. Nie wiem, czy to nam się jakoś resetuje co tydzień, czy co miesiąc, tego nie wiem. To jak widzicie, jest też opis, że po zabiciu tego można uzyskać tego, wykończyć misję. Jeśli przejdziemy właśnie z S, to dodatkową nagrodę, ale nam się blokuje. No i jest ranking. Ranking nam się układa według waleczności, jeśli ktoś ma tyle samo przejście, jeśli przejdzie. I tak jak powiedziałem, no tutaj się zaraz będą liczyć te odporności, tak? Na początku na przykład będzie nam łatwo szło z tymi odpornościami, co mamy, ale potem już bossy będą nas znacznie mocniej bić, więc trzeba będzie konwertować kryształy na bossy przeciwko danego typowi, dobierać odpowiednio sylfy. No mnie na przykład nie pasuje pójść tutaj na tego z prądową, no bo 20% więcej dostawać obrażeń, no to będzie mnie boleć. Cóż, sam Sky Trial, czyli niebiańskie wrota, będę opisał w osobnym filmiku, będziemy je przechodzić. Zobaczymy, ile mi się uda. A to było tylko takie informacyjne, pobieżne. Czyli staram się zapamiętać z tego filmiku tyle, że mamy bossy, dostajemy nagrody, każdy ma dany atrybut i tutaj będą nam właśnie te odporności na dany atrybut potrzebne. Zyskujemy nagrody za ukończenie od A w dół, czyli BCD. Dostajemy właśnie gwiazdę pół złoto. Kończąc S, blokuje nam się boss i dostajemy dodatkową nagrodę. Wybieramy nagrodę prowincji i trąbkę, z którą trąbkę wam wytłumaczę, jak ją zdobędę. Mamy nowe skille, których się możemy nauczyć, i boską przemianę, do których właśnie potrzebujemy części ze Skytrailu, lub będzie można je zdobyć jakoś inaczej. A, zapamiętałem jeszcze, że boska przemiana jest co najmniej level 60 i fioletowy sylf jednogwiazdkowy. Więc dziękuję wam wszystkim za uwagę. To taki krótki wstęp do tego, co się pojawiło. Pojawiły się trzy właśnie nowe rzeczy, tak jak zapowiedzieli, nie dali nic więcej. Przynajmniej na razie nie widziałem. No i to tyle, jeśli chodzi o naszą aktualizację 2.45 wersja druga. Wersja druga. 2.45, część druga. O, właśnie, dokładnie, tak. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku już niebawem z przejścia Skytrala. Zobaczymy, ile mi się uda przejść. Dziękuję wszystkim za uwagę. Miłego dnia lub wieczoru. Pa!